Czy na parkingu biurowca trzeba instalować stację ładowania? Zgodnie z nowelizacją ustawy o elektromobilności, do końca 2024 roku właściciele i zarządcy biurowców muszą zainstalować minimum jeden punkt ładowania samochodów elektrycznych. Obowiązek ten dotyczy nieruchomości niemieszkalnych, które posiadają parking z co najmniej 20 miejscami postojowymi. Oznacza to, że w wielu przypadkach nie musisz instalować stacji ładowania, bo wystarczy ci punkt ładowania. Punkt ładowania to urządzenie, czyli ładowarka. Natomiast stacja dodatkowo składa się jeszcze z odpowiednio oznakowanego miejsca parkingowego. Wlicza się do niej nawet instalacja elektryczna. Posiada swojego operatora, który zapewnia dostęp do usługi ładowania, ale zanim ktokolwiek z niej skorzysta, Urząd Dozoru Technicznego musi wydać pozwolenie na jej użytkowanie. To jednak często spore wyzwanie. Już wiesz, że zamiast stacji ładowania możesz zainstalować punkty ładowania. Ile ich zaplanować? Dowiesz się z kolejnego odcinka. Jeśli interesuje Cię ten temat, kliknij hashtag biurowa sieć ładowania i obserwuj mój cykl wideo.